Panie prezydencie, rozpoczął się zgodnie z zapowiedzią wywóz tych niebezpiecznych odpadów. Mają trafić do firmy Sanator Bis, to jest oczyszczalnia ścieków przemysłowych w Zgierzu. No, a mam teraz już zapowiedź, że w piątek kolejny transport będzie wychodził. Ile to jest ton? To znaczy dzisiaj 24 Mausery pojadą do Zgierza, natomiast w ubiegłym tygodniu cała cysterna, to jest też około 23-24 ton, ta trafiła do spalarni w Dąbrowie Górniczej. Zgodnie z naszymi rozmowami z firmą, która się tym zajmuje, tą cysterną wyjechały najbardziej lotne substancje, które zostały wypompowane z mauzerów. Oczywiście te mauzery, które również są odpadem, ponieważ są to zbiorniki po niebezpiecznych odpadach płynnych, te będą również zagospodarowane i znikną z tego terenu. Panie prezydencie, jak długo będzie trwał wywóz wszystkich 600 ton? Tygodniowo będą wywożone dwa transporty tego typu, czyli powiedzmy po 24 tony. Teraz już będą wywożone te substancje w mauzerach, nie w cysternie. To wszystko zależy od kasy między innymi, od pieniędzy, które firma dostaje od zlecającego to zadanie właściciela terenu. Czy żory płacą za ten wywóz? Nie, gmina nie ponosi w tej chwili żadnych kosztów tego wywozu. Tylko właściciele. Tylko właściciele.